Tymczasem na południu wakacje dobiegły końca, a my nie zwalniamy tempa. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy wrześniowy konkurs, w którym możecie wygrać produkty z naszego sklepu, czyli alkohole marki Lambert Hill i destylaty Drwala, bluzy Championa, piwka, szklanki i kto wie, może jeszcze różne dziwne, ciekawe gadżety. Szczegóły konkursu znajdziecie na moim fanpage'u, na który Was serdecznie zapraszam. Założyciel, właściciel i główny instruktor Polsof Academy. Ponad 21 lat służby wojskowej na zespole bojowym, a w jednostce wojskowej komandosów. Uczestnik 10 misji bojowych w Afganistanie, łącznie 5 lat. Brał udział w operacji odbijania zakładników w 2017 roku w Afganistanie. Ma ogromne doświadczenie bojowe oraz szkoleniowe. Uczestnik wielu szkoleń krajowych i zagranicznych. Jako mentor i instruktor odpowiedzialny za przygotowanie chorwackich sił specjalnych do prowadzenia operacji specjalnych w Afganistanie. Płetwonurek bojowy, skoczek spadochronowy, JTAC, instruktor strzelania oraz taktyki. W naszym studio Skraj na 5 w programie Na Pięku z Drwalem Piotr Tomasz Sojers. Witamy. Cześć. Dzięki za zaproszenie. Tradycyjnie powitalny prezent w podziękowaniu za służbę z naszej krajowej produkcji. Dziękuję bardzo. Także wypiję to powiem. Jak kiedyś będą jakieś urodziny, okazje i inne super, rzeczy, to... Super, dzięki wielkie. No i tradycyjnie zaczynamy od pytania związanego z historią wstąpienia do służby, do wojska. Jak to się zaczęło w twoim przypadku? Ja od dziecka wiedziałem, że będę żołnierzem. Ja już będąc w szkole podstawowej, już tam w pierwszych klasach, pierwsza, druga, trzecia, jak tylko nauczyłem się czytać, to wszystkie książki historyczne, wojenne... Czytałem, wyobrażałem sobie te czasy, żyłem II wojną światową, generalnie interesowałem się historią. Zatruwałem wszystkim, moja mama zawsze o tym opowiada, że łaziłem, czytałem te książki, później wszystkim opowiadałem, co tam wyczytałem. Trochę tym żyłem. Jakby to powołanie wojskowe to chyba od dziecka czułem, bo nawet jak w szkole trzeba było coś narysować, to ja rysowałem czołgi, samoloty na wykopkach. Jak to lata 80. to jest szkoła. A filmy jakieś? Zaczynało się oczywiście. Hans Kloss, Czterech Pancernych, to jest klasyka. Ale później pojawiły się te hollywoodzkie produkcje. Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Rambo, Predator i te wszystkie inne filmy, to one potrafiły w głowie troszeczkę namieszać. No i człowiek patrzył na to wszystko i mówił, ja chcę też taki być. Ostatnio widziałem gdzieś Chucka Norrisa, który ma 83 czy 84 lata i robi tarczę i sobie tak uświadomiłem, jak jestem już stary. A czy jaki on jest stary i w zasadzie tak do mnie doszło, że to nie on jest stary, tylko ja mam 40 lat, nie? Co to jest 40 lat? Też, nie, że tak zleciało. Zleciało szybko, tak, ale to nie było tak do końca, znaczy ta moja historia z wojskiem nie była taka oczywista, bo jak zacząłem już dorastać i coraz więcej wiedziałem o wojsku, no to wojsko polskie nie do końca mi się podobało. Miałem dużo kolegów, kuzyn przeszedł marynarkę wojenną. No, opowiadał mi, jak to tam wyglądało. Nie było to, co by mi się podobało na pewno. Nie był to Rambo, nie były to filmy o komando. To były jakieś takie, no powiedzmy, czasy takiej sowieckiej armii, nie za bardzo fajnej. Następnie kolegów dużo też przeszło wojsko gdzieś tam i zawsze o tej fali, o tym, że to nie jest zawodowe wojsko, to nie była armia zawodowa. To były lata 90., więc nie wyglądało to fajnie. Więc w liceum pojawił się pomysł, że jednak może pójdę na prawo. Ponieważ interesowałem się historią, a tam trzeba było zdać z historii egzamin, więc tak się przygotowywałem do tych egzaminów na prawo, ale zdawałem sobie sprawę, że się nie dostanę. Z prostej przyczyny, no w tamtych czasach śmiali się, że to kosztowało poloneza. Trzeba było mieć znajomości, pieniądze i trochę szczęścia, żeby się dostać na prawo. No ale ja poszedłem na egzamin, bo byłem uparty, więc na ten egzamin poszedłem. Zdałem na prawo, no ale miejsc zabrakło. Oczywiście nie zostałem przyjęty. Jeszcze będąc w liceum, chodziłem do WKU praktycznie non-stop. Ja mam w domu jeszcze do dzisiaj plik badań, na jakie mnie wysłali, bo przebadali mnie wzdłuż i wszerz, bo ja najpierw chciałem być w marynarce. Może jednak będę skoczkiem spadochronowym, może płetwonurkiem, może pójdę na szkołę chorążych, może na szkołę oficerską. Więc ja przychodziłem, trułem, tam był taki major Skrzek, więc go pozdrawiam, jeżeli by kiedyś to oglądał może. I on mnie tam już później znał i ja, tak, co teraz wymyśliłeś? Więc ja, no może byśmy przebadali, może bym jednak się nadawał do tego czy do tego. Nie było internetu, więc nie było tyle informacji, co teraz o wojsku. Trzeba było samemu jakby znajdować informacje, więc ja metodą prób i błędów, czytając gazety Komandos, znaczy wtedy to był już Komandos, Żołnierz Polski, Polska Zbrojna,
Tworzyłem sobie jakąś tam wizję tego wojska i mówię tak, jak nie dostanę się na prawo, to pójdę do wojska. Miałem zrobione badania na szkołę oficerską. Miałem zrobione badania na szkołę chorążych. Ale nasłuchałem się tyle o wojsku, że po zdaniu matury stwierdziłem, że najpierw pójdę do wojska i zobaczę, czy w ogóle w wojsku będzie mi się podobać. No więc jak już byłem na tym WKU, to powiedziałem tak, jak już mam iść do wojska, to ma być to jakieś wojsko, w którym się czegoś nauczę. Wtedy nikt nie wiedział o takiej jednostce jak GROM, bo to nie była w ogóle jednostka wojskowa, to była w strukturach MSWiA, więc to jakby nie było w ogóle w zasięgu i nawet w moich jakby tam, no nie wiem, nie próbowałem nawet się tam dostać, bo nie wiedziałem o tym. Więc chciałem do komandosów. No bo naglądałem się filmu, więc chciałem być komandosem. W Polsce komandosi to wiedziałem, że są w Krakowie i w Bielsku. Więc mówię, jak chcesz tam. Dobra, Marszczyk mówi, dobra, już tyle tutaj łaziłeś, że pójdziesz tam. Wtedy się dostawał bilet, gdzie masz się stawić, w jakiej jednostce. No to przyszedłem po ten bilet, pełno chłopaków siedziało w WKU. No i każdy dostawał ustka, no bo ja tutaj byłem z Pomorza, więc ustka, Gdynia, gdzieś tam Gdańsk, no i tak... Hel, to za karę się już szło. A czemu na hel za karę? No tam była ciężka służba, w marynarce podobno. No nie byłem, nie służyłem, ale mój kuzyn był i mówił, że tam nie było fajnie. No więc wszyscy dostawali. Ja przychodzę po ten bilet, a tam siedzi ten gościu WKU, chyba ten major Skrzek wtedy też był i mówi, no dobra, to dostaniesz do ustki, do szkoły marynarki wojennej. Bo miałem maturę, no to na tą szkołę. A ja mówię, no ale inaczej się umawialiśmy. Ja nie chcę iść do marynarki wojennej, zresztą ja tu mieszkam, to jest dla mnie... Ja chcę, mówię, na drugi koniec Polski, do Krakowa albo do Bielska, do komandosów. On tak puka tym długopisem, mówi, dobra, no to jak chcesz iść tak daleko, to my cię wyślemy do Lublińca. A ja do niego mówię, a co to jest Lublińc, gdzie to w ogóle jest? A on do mnie mówi, niech mi pan pokaże na mapie, taka mapa za nim wisiała na ścianie. I on tak jedzie mapą i mówi tak, od samego Trójmiasta, tak od Pomorza, leci, mówi, minął Częstochowę i mówi, tu. A ja tak patrzę, a co za jednostka? Jednostka specjalna. Wtedy ta nazwa nawet jednostka specjalna to nie znaczyło komandosi. Więc ja tak mówię, a co to jest jednostka specjalna? No potem się idzie do komandosów. Tam jest szkoła, tak mi powiedział. No dobra, pasuje daleko, wystarczająco może być. Ten bilet dostałem, wychodzę, a każdy oczywiście pyta, gdzie dostałeś bilet? No i wiadomo, że jak ktoś daleko był wysyłany, to za karę. No i ja wychodzę, a wszyscy, gdzie dostałeś bilet? A ja mówię, do Lublińca. A gdzie to jest? Za Częstochową. O kurwa, coś ty zrobił. No dobra, no i tak się pojawiłem w Lublińcu. No, Który to był rok? 97 rok, 5 marca, stawiłem się w jednostce, 4 marca musiałem wyjechać w nocy pociągiem. Wtedy był jeden bilet z Wejherowa. Okazało się, że to Lubliniec rozsyłał po wszystkich WKU tam jeden, dwa bilety, tak żeby z całej Polski zbierać ludzi. To była niby jednostka specjalna, chcieli, żeby nie byli to ludzie tam chyba z okolicy tylko. No i w pociągu się nas zebrało, tam chyba z 5 osób było, bo to konduktor chodził, mówi, o, do Lublińca pan jedzie, to tam też ktoś jedzie, tam ktoś jedzie i w końcu się zebraliśmy do kupy. No i stawiłem się w jednostce 5 marca. No i taki pełen nadziei, że tutaj super jednostka specjalna. Ja tu w ogóle trenowałem trochę sztuki walki, więc mówię, no teraz będzie można się wykazać. No i przeżyłem mały szok. No właśnie o to chciałem zapytać, jak ten szok wyglądał, nie? Czyli znaczy rzeczywistość, a wyobrażenie. Pierwszym największym szokiem dla mnie było to, że tam wszyscy przeklinali. Ja w podstawówce raz przekląłem, dostałem od ojca, świętej pamięci już teraz, w pysk i się oduczyłem przeklinać aż do pójścia do wojska. Tam wszyscy, wiadomo, młodych się goniło, koty, no to trzeba było zasuwać. Dopóki jeszcze siedziałem na tej ławeczce przy tym, zanim mnie ogolili, to byłem taki pewny siebie, jak już mnie ogolili, ubrali w ten mundur, no to już tą pewność straciłem. Ale na kompanię tą szkolną trafiłem dopiero wieczorem. No i tam byli kaprale. Ja mówię, dobra, kaprale się tam drą, to są tylko kaprale. Ja mówię, to nie można od nich za dużo wymagać. Z tam szacunkiem do kaprali, a to były inne czasy. To były lata 80. 90, przepraszam. No więc ja mówię, rano przyjdzie kadra, oficerowie, tu będzie już sztymacja, będzie kultura, elegancko, to z nami pogadają. No, ci niech się trochę sobie pokrzyczą. Spoko. Rano przychodzi kadra, jeszcze gorzej. Ja mówię, ja pierdziele, gdzie ja trafiłem? Pamiętam, wtedy się pisało listy, pierwszą kartkę, gdzie wysłałem do domu taką kartkę. Do mamy, gdzie ja trafiłem, wszędzie gdzie idę, tam biegnę, jeszcze napisałem, bo nas wszędzie ganiali. No i mówię tak, dobra, wytrzymam tą służbę, spoko, dam radę, skoro nie jestem tu sam, więc w grupie jest łatwiej. Mówię, dobra, przeżyję, chyba jednak nie chciałem być żołnierzem. Chyba to nie był dobry pomysł. Dopiero z czasem, jak tą służbę zrozumiałem, poznałem,
I uznaję i uważam dzisiaj, że takie coś jest też potrzebne. Jak umiejętność nawet ścielenia łóżka, jak taka sztymacja, takie zdyscyplinowanie, niekoniecznie może to ma związek z taktyką, z wojskiem, ale jednak w takiej grupie trzeba ludzi zdyscyplinować i to się przydaje. A ścielisz łóżko do dzisiaj? Oczywiście, że tak. Moje dzieci, moje córki uczę tak samo. Zawsze uczyłem, łóżko ma być idealnie zaścielone. To jest pierwsza rzecz, którą dobrze możesz zrobić danego dnia. Jak ja lubię te słowa takiego admirała amerykańskiej armii sił specjalnych, on dowodził zresztą US Socom, McRaven kiedyś powiedział, jak jeżeli chcesz zmienić świat, zacznij od ścielenia łóżka. Ja tę zasadę wyznaję i uważam, że drobne rzeczy umiesz robić dobrze, a jestem akurat taki, że zwracam uwagę na szczegóły, to znaczy, że wiele rzeczy robisz dobrze i można ci zaufać, że zrobisz coś dobrze. A jeżeli robisz byle jak podstawowe rzeczy, to wszystko w koło byś robił w gówniany sposób, że tak powiem. Po tej unitarce miałeś chwilę zwątpienia, że nie do tak, końca później chcesz być żołnierzem, a kiedy nastał ten moment, że ci zaczęło się tam podobać? Po tej unitarce trafiłem na, bo to, generalnie to była szkoła podoficerów i młodszych specjalistów. Ja trafiłem do plutonu podoficerów i to szkolenie trwało 4 miesiące i jeszcze była unitarka i to było takie szkolenie podstawowe. Młodsi specjaliści mieli miesięczne szkolenie. Podoficerowie mieli 4-miesięczne. Ja dlatego chyba, że maturę zdałem, no to do tych podoficerów trafiłem. No i po tych 4 miesiącach trafialiśmy na kompanie, wtedy to były. Ja trafiłem na kompanię dywersyjną. Moi koledzy trafili tam na specjalne, bo były kompanie specjalne i dywersyjne. Wtedy to był pierwszy pułk specjalny, bo ja od razu trafiłem do pierwszego pułku specjalnego. Tam jeszcze ta służba no była ciężka. Naprawdę była ciężka. Dużo, dużo biegania, dużo chodzenia. No tak naprawdę dostaliśmy w kość. Można było poczuć, że się jest w wojsku. I że to jest jednostka jednak mimo wszystko może nie specjalna, tak jak na model zachodni, ale jednak inna niż zwykłe jednostki, gdzie ja słyszałem od kolegów o fali, o innych rzeczach u nas nie było, bo były kompanie jednorodne. Więc tej fali nie było, ona była taka umowna, tam starsze roczniki czasami przyszli, postraszyli trochę młodych i to wszystko, ale nie wolno im było wchodzić na kompanię, więc jakby tej fali nie było typowej. Ale po 3 czy 4 miesiącach, nie pamiętam, już to był chyba lipiec, pamiętam, że to była powódź, wtedy ta słynna powódź w 97 roku. Jeszcze na tej powodzi byłem, na usuwaniu skutków tej powodzi. Wojsko wysłano, tam budowaliśmy wały po nocach, nosiliśmy te worki. No ciekawe przeżycie. I potem trafiłem na kompanię płetwonurków, też w Lublińcu. No i zaczęło mi się podobać, zaczęliśmy nurkować, już fajne rzeczy zaczęły się dziać. No i tak z czasem stwierdziłem, ja też pochodzę z małej wioski na Pomorzu, dlatego zawsze mówię, że ja to jestem chłopak ze wsi, z małej wioski i wiedziałem, że no jakby powrót tam nad morze to nie daje dużych możliwości. To nie są tak jak dzisiaj, że człowiek naprawdę ma duże możliwości. Wtedy nie każdy miał samochód we wsi, a co dopiero mówić o telefonach czy innych rzeczach. Więc ja stwierdziłem, że zostanę w wojsku i zobaczę, co będzie dalej. I po odsłużeniu zasadniczej służby wojskowej, to było wtedy 15 miesięcy, zostałem w służbie naterminowej. No i to już troszeczkę pozmieniało, ale dalej mieszkaliśmy na kompanii, więc dalej 22 capsztyk, 6 rano pobudka, zaprawa, bieganie. To trochę też charakter, można powiedzieć, tak zbudowało. I z czasem stwierdziłem, że to jest jednak to, co musiał robić. Jednostka też zaczęła się powoli zmieniać, zaczęło być naprawdę coraz ciekawiej. Wyjazdy, jakieś szkolenia ciekawe. No i pamiętam, że zawsze mówiłem, że ja odsłużę 15 lat. Że będę służył 15 lat, bo to były jakby prawa emerytalne. Tak, żeby zapewnić jakieś tam prawa emerytalne podstawowe, bo to były podstawowe tam. I odejdę i zacznę coś robić w cywilu. Ale można też powiedzieć, że trafiłem na fajny okres służby w wojsku, bo zaczęły się te misje, wyjazdy zagraniczne. I naprawdę można powiedzieć, że jednostka wojskowa komandosów, teraz dzisiaj się nazywa dawniej pierwszy punkt specjalny, zrobił ogromny przeskok, można powiedzieć, milowy z czasów naprawdę takich no zasadniczej służby do zawodowej jednostki specjalnej na światowym poziomie. I ja byłem tego jakby wszystkiego uczestnikiem i fajnie, że mogłem w tym brać udział. No właśnie, a nie było takiego momentu, żeby do tego gromu przejść, gdzie większość też przechodziła, zwłaszcza po niektórych misjach albo po tych opornych zmianach? Generalnie na początku tak. Grom to było MSWiA, więc nie była to jednostka wojskowa, tylko policyjna. Po drugie, ja zawsze chciałem być żołnierzem. Mimo, że słyszałem, że dobra, jest taki grom, to nie ciągnęło mnie w stronę tej jednostki, ponieważ no było to MSWiA, ja chciałem być w wojsku. Potem jak grom wszedł w struktury wojsk specjalnych i Wojska Polskiego, jednostka wojskowa już była naprawdę rozwijała się mocno i ja brałem w tym udział i nie chciałem zmieniać nic, nie myślałem o przejściu do tej jednostki,
Chociaż w Afganistanie raz zdarzyło się, że kolega, który był wcześniej w Lublińcu, później przeszedł do Gromu, przyszedł i namawiał mnie, żebym przeszedł do Gromu. I nawet do tego stopnia, że przyszedł z szefem szkolenia od nich, żeby mnie namówić, żebym przeszedł. Wtedy już jednostka naprawdę fajnie się sobie radziła. A ja się napatrzyłem trochę na specjalców i z różnych jednostek. I to ludzie tworzą jednostkę, nie nazwa. To, że kiedyś ktoś był super jednostka, to tyczy się każdej jednostki, to nie znaczy, że tak zawsze jest i zawsze będzie. Ponieważ napatrzyłem się trochę i nie uważałem, że jest gdzieś tam, że jak zmienię jednostkę, że będzie lepiej. U nas w jednostce byli naprawdę super ludzie, zaczęło się porządne szkolenie, pojawił się porządny sprzęt, nie było żadnego powodu, żeby się tam przenieść. Więc ja powiedziałem, że nie mam żadnej motywacji, żeby się do was przenieść, bo nie ma nic, co by przekonało mnie, żebym musiał u was służyć. No dobra, przeskoczymy trochę na 2017 rok, bo to jest dosyć świeża sprawa. No i tutaj odbijałeś zakładników. Tak. Jak reagują ci ludzie w momencie, kiedy ich przejmujesz? I w ogóle, czy były jakieś straty, jak to wyglądało? Czy to jest tak, jak się widzi nieraz właśnie na tych filmach, że tam, wiesz, jest ten, czy to jest jednak totalnie inna rzecz? To był już 2017 rok. W Afganistanie w 2014 roku skończyła się misja ISAF-SOF. Znaczy ISAF. My byliśmy w strukturach ISAF-SOF, czyli to było jakby ta międzynarodowa koalicja tam natowska w Afganistanie. I od 2015 roku, to tak płynnie przeszło, w operację Resolute Support. I ta misja, jakby Amerykanie zmienili swoją koncepcję prowadzenia wojny w Afganistanie, stwierdzili, że będą używać tylko sił specjalnych do wykonywania takich chirurgicznych cięć, jak to niektórzy nazywają precyzyjnie. Natomiast wojsko będzie się zajmowało tylko szkoleniem i Afgańczycy przejmą kontrolę nad swoim państwem. Siły te afgańskie budowane przez koalicję natowską. I te siły afgańskie przejmą odpowiedzialność za porządek w tym państwie. To nie działało od samego początku. Afgańczycy są mocno podzielonym narodem. Tam to jest wiele narodów, to nie jest jeden naród, to jest wiele narodów. No i oni tam ze sobą coraz wojowali. Naszym zadaniem sił specjalnych było szkolić siły specjalne afgańskie i mimo, że zadanie misji było tylko szkolić, siły specjalne miały jakby zielone światło na wykonywanie też operacji specjalnych, ale w ograniczonym składzie. Nas było kilkunastu i Afgańczycy i my z nimi wykonywaliśmy jakieś tam operacje specjalne. I 2017 rok to jest moment, kiedy talibowie praktycznie przejęli kontrolę nad całym państwem w Afganistanie. Tylko tereny, gdzie były bazy duże wojskowe koalicji, talibowie nie rządzili. Wszędzie indziej, jak się patrzyło na mapy, jak się latało jakimś bezzałogowcem, dawne bazy małe afgańskie, jakieś posterunki policji, wojskowe małe bazy były polikwidowane. Talibowie po prostu zrównali to z ziemią. Wojsko prawdopodobnie uciekło, przeniosło się tylko do tych dużych baz i morale wojska afgańskiego, tego szkolonego przez Amerykanów, przez nas, było bardzo niskie. Oni chcieli wykonywać operacji. Nagle skończyło się tak, wsparcie powietrzne. No bo jak wykonywali wcześniej, jeszcze jak była misja ISAF-owska, to my byliśmy głównymi siłami wykonującymi operacje w Afganistanie, a Afgańczycy byli tylko dodatkiem do naszych operacji. Tam było, zmieniała się polityka, że miało być ich coraz więcej. Po 2014 roku polityka się zmieniła i już to Afgańczycy wykonywali samodzielnie operacje. Amerykanie przekazali nam śmigłowce, jakieś samoloty, ale oni miały ograniczone zdolności działania, też narzucono pewne ograniczenia dla lotnictwa, które było pilotowane przez Afgańczyków, no bo jednak te procedury nie do końca u nich działały. Ciężko było ich tak szybko wyszkolić, żeby oni to zrozumieli, jak to wszystko działa. Więc Afgańczycy, jak wychodzili na operację, nie mieli żadnego wsparcia, ale co najgorzej, nie mieli wsparcia medycznego. Jak on szedł na operację do 2014 roku z siłami koalicji, to wiedział, że po niego przyleci medawak. Jak szedł już sam, mimo że byli już lepiej wyszkoleni, to oni wiedzieli, że oni giną na polu walki. Czasami gdzieś tam w kontakcie z talibami odnosili rany i nie miał kto ich ewakuować. I ponosili coraz większe straty i to obniżało morale. I w 2017 roku było bardzo niskie morale. Dochodziło do sytuacji, że Afgańczycy nie chcieli wykonywać żadnych zadań, żadnych operacji. My tam przyjeżdżaliśmy, czasami gdzieś tam próbowaliśmy im nadać kierunek, jakie mają zadania wykonywać. Oni bardzo często odmawiali albo szukali wymówek, żeby tych operacji nie robić. No i pojawiła się nagle informacja, że talibowie przetrzymują zakładników, w tym byli policjanci. Ale to byli sami Afgańczycy? Afgańczycy. Ci zakładnicy to byli Afgańczycy, ale oprócz starszyzny, bo oni, talibowie wzięli też do niewoli starszyznę, jakiejś tam wioski, która nie chciała prawdopodobnie współpracować z talibami, to jeszcze policjantów,
żołnierzy i funkcjonariuszy Straży Granicznej Afgańskiej. I oni przytrzymywali ich w takim kompoundzie, który był 120 km od naszej bazy oddalony. Czyli to był taki, można powiedzieć, daleki skok dla nas. I jeszcze tam nie było żadnych sił koalicji, ani afgańskich, ani sił koalicji gdzieś nigdzie blisko. Więc Afgańczycy tam czuli się pewnie. Dostaliśmy informację o tym więzieniu, to było w środku wioski, pełni kontrolowany przez talibów. Mało tego, były informacje, że w okolicach tej wioski operuje też Red Unit. Mało kto wie pewnie, ale Red Unit to byli najemnicy rosyjscy, którzy byli w strukturach talibów albo szkolili talibów do walki z siłami koalicji. My staraliśmy się namierzyć, gdzie oni mniej więcej są, żeby przeciwdziałać ich, jeżeli zaczniemy tą operację wykonywać, to jeżeli oni nas atakują, no to żebyśmy wiedzieli, jak tam się bronić, tym bardziej, że podejrzewaliśmy, że mają noktowizję, żeby mieć broń bardziej precyzyjną, lepiej są wyszkoleni, więc jakby ten czynnik braliśmy pod uwagę. Nas było tylko kilkunastu, no nie chcę tam zdradzać wszystkich tajemnic tej operacji, ale zaczęliśmy się do niej przygotowywać. I wspólnie z siłami afgańskimi tą operację wykonaliśmy. Udało się bez strat własnych. Od razu wylądowaliśmy, trafiliśmy na ostrzał. Talibowie próbowali się bronić. To była taka bardzo szybka akcja. Zresztą było dużo takich przygotowań, różne warianty jakby analizowaliśmy. Moim zadaniem było skoordynować całe środki lotnicze, żeby tą operację wykonać bardzo tak błyskawicznie. I zależało nam na takim szybkim wylądowaniu przy obiekcie, bo wiedzieliśmy, że talibowie... Duże ryzyko było, że zaczną zabijać tych zakładników. Najlepsze jest to, że jak się przygotowaliśmy do operacji i lataliśmy nad tym obiektem, obserwowaliśmy go przez 2 dni, dzień i noc, zmienialiśmy się i obserwowaliśmy, nie było kompletnie żadnych jakby takich indykatorów, które by wskazywały, że to są więzienia. Mimo wszystko dowódca podjął decyzję, że wykonujemy tę operację. My też stwierdziliśmy, że nie mamy podstaw, żeby twierdzić, że nie ma. Po prostu może tak dobrze to ukrywają. I byliśmy nawet trochę zaskoczeni, że rzeczywiście ci więźniowie tam byli. Co do reakcji więźniów, no to powiem ci, jak zareagowali załogi na śmigłowcach, które nas podejmowały, a współpracowaliśmy wtedy z 160. pułkiem tym sił specjalnych amerykańskich. To jest pułk specjalnie dedykowany do operacji specjalnych na tych śmigłowcach MH-47 Golf. To są opancerzone śmigłowce z możliwością tankowania w powietrzu, Chinooki, eskorty Apaczów mieliśmy, gunshipa. Samoloty bezzałogowe, SIGIN do nasłuchiwania, tam komunikacji między talibami, żeby można było ich tam przeciwdziałać. No to jak wsiadaliśmy do śmigłowca, tych wszystkich więźniów udało nam się spakować i się ewakuowaliśmy, to na drugi dzień mamy zawsze taki after mission briefing z pilotami. No i ja zadzwoniłem do pilotów i tam z nimi rozmawiam, a jeden z tych chłopaków mówi, bo to zawsze jest na VCT, na głośniku, i do mnie mówi, było widać wdzięczność i taką ulgę wśród tych zakładników, jakich tam odbili, jak wsiedli do śmigłowca. Miało dojść w najbliższych dniach, tam 2-3 dni, do egzekucji tych żołnierzy, takiej pokazowej, żeby innych przestrzec, żeby nie wstępowali w szeregi wojsk tych koalicji. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy wrześniowy konkurs, w którym możecie wygrać produkty z naszego sklepu, czyli alkohole marki Lambert Hill i destylaty Drwala, bluzy Championa, piwka, szklanki i kto wie, może jeszcze różne dziwne, ciekawe gadżety. Szczegóły konkursu znajdziecie na moim fanpage'u, na który Was serdecznie zapraszam.